Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z CSA GO. Słuchajcie, jakby wam to powiedzieć, nie będzie kamerki przez najbliższe parę odcinków, ze względu na to, że stwierdziłem, że w tym roku już nie będzie kamerki, bo muszę nagrywać troszeczkę do przodu, jakby nie było, przez to, że na święta wyjeżdżamy, znaczy w sumie w pierwszy dzień świąt do Justyny i tak naprawdę nie będzie nas przez dwa tygodnie, więc muszę dla was troszeczkę... Znaczy, nie muszę, tylko chcę troszeczkę dla was materiału, że tak powiem, nadłożyć, żeby było go troszeczkę więcej. Z tego też, no, będzie parę odcinków CS-a. Natomiast tak poza tym, to nic istotnego się w sumie nie dzieje. No, w dalszym ciągu mamy Golda 2, ja nie gram zbyt długo, czy zbyt często w CS-a. No, po prostu na to nie mam czasu. Jakoś staram się realizować swój projekt, który chcę zrobić w CS GO, nie w CS GO, tylko w Heroes and Generals, o tym myślałem, w Heroesach. I on zabiera mi dość dużo czasu, natomiast też chcę certyfikować się, jeżeli chodzi o certyfikat googlowski, ten z SEO, nie tylko, generalnie i marketing, te sprawy. Dlatego też no, troszeczkę nauki przede mną i kuję i się tak zastanawiam, co dalej. Ale jakoś to idzie. No ale dobrze, teraz zajmijmy się graniem, bo tak naprawdę to jest najbardziej istotne z tego wszystkiego. Troszeczkę odcinków, szczerze wam powiem, już nagrałem. Znaczy troszeczkę, no. Zajeżdżam pełną parą i to dosłownie pełną parą. W dwa dni nagrałem 10 odcinków z Dragon Age'a chociażby. Więc no jakby nie było, troszeczkę muszę zrobić. I to bardzo muszę nawet zrobić. Bo szczerze powiedziawszy, żeby zrobić do stycznia tak jak sobie chcę, bo wracamy drugiego, czyli ja muszę mieć przynajmniej do czwartego odcinki, tak żeby mieć dwa dni takiej spokojnej wprawy, bo jeden dzień to będzie mniej więcej odsypianie, odpoczywanie, przyzwyczajanie się do tego, że z powrotem wracam nagrywać, a drugi dzień to będzie już nagrywanie, więc jest jak jest, ale dobrze. Bierzmy się do gry. Już myślałem, że trafiłem, ale nie trafiłem. M4, ale FPS-y sobie musimy zmienić. Muszę sobie to ustawić, żeby było po prostu 145, a nie, że ja muszę zmieniać za każdym razem, jak tylko wchodzę, bo to jest troszeczkę słabe. Ale trudno. W sumie z drugiej strony jest co robić. Dobra, na spokojnie, ja się stąd ewakuuję. Na pewno ktoś będzie chciał tędy iść. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, jeszcze bota mają, co jest ciekawe. Jeszcze mają bota. Bot Robert. Chciałem. Blablabla, język muszę sobie. Nie wiem, czy ten gościu stąd, czy stąd do mnie strzelał. Ale już wiem. Dobrze, na spokojnie. Przede wszystkim, słuchajcie, w CS-ie jest najistotniejsze to, żeby być spokojnym, żeby nie panikować, bo panika to jest najgorsza, co możecie zrobić tak naprawdę. No tak, bez paniki, jak gracie, to myślę, że wszystko jest do ugrania. Dlatego też jak najmniej panikować. A kurde, on na tym, nawet nie zauważyłem go tam. Jak najmniej panikować. Znajomy w ogóle mi proponował, słuchajcie, chodź Gryfciu, wybustuję cię. A ja sobie tak myślę, no dobra, może i gram trochę lepiej niż te goldy. Ale to nie znaczy, że mam od razu być boostowany, bo tak naprawdę po co? Przecież to jako tako nic nie daje mi. Oprócz tego, że mam wyższą rangę, że wy widzicie, że mam wyższą rangę. I jako tako jest to też według mnie przynajmniej niesprawiedliwe, bo ja uwielbiam, znaczy ja zawsze byłem z takich, co woleli, jak już zaczynali w coś grać, to woleli sam do czegoś dojść, aniżeli exbić kolegę na przykład. Wolałem grać solo całe życie, czy rankedy, czy MMy w CS-ie, czy jakieś tam inne gierki na przykład w StarCraftie, bo wychodziło mi to lepiej, aniżeli z kimś. Hello guys. No, widzę, że będzie interesująca gra, słuchajcie, sami Ruscy pewnie. Aha, wszyscy na A, no zajebiście. It's B. Zajebiście. Go B, bled. No, na pewno Ruscy. Uwaga, zielony. Jakiś Marco Polo. I napisane po rusku, no tak, jakby mogło być inaczej.
I'm not booster. Sankt Petersburg, dziękuję. Ten drugi. Germany, ale napisane po, nim, po rusku, więc raczej wątpię. I to kolega tego z Furia VPS. Więc wątpię. No i Chorwat. I'm not booster. Czemu on tego nie defuje? Dobra, teraz zaczął. I'm defusing the bomb. Bomb has been defused. Counter-terrorist win. Jaki przyjebany gościu. O losie. Dobrze, bardzo dobrze. Kill him. Ola Boga. Nice dude. Tak, zawsze tak robię, jak ktoś mnie zaczyna już irytować swoim gadaniem. To jest taki standard, bym powiedział. To i to. To mi się przyda na tym B. Aj, nie kupiłem tego defa. Wszyscy na... Tak, to jest dobre wyjście. No zajebiście, że stoisz tu ze mną. No to jest genialny pomysł, ale to będzie akurat w tym przypadku chyba. No właśnie. Bardziej, że robią wbite jak... Jak Hanka w kartony. Dobrze, na spokojnie. Czemu ja tak kurde łapciwie strzelam, żeby tylko trafić? Dobrze, FAMAS jest, więc jakby nie było, oszczędzamy. No oszczędność to jest też bardzo ważna rzecz w tej grze, słuchajcie. Żeby nie kupować wszystkiego w pierwszych dwóch rundach, bo później może się okazać, że przerżniecie i macie przesrane dosłownie. A tak to zawsze któryś ma 4600 na przykład jak ja i nawet jakbyśmy przegrali tą rundę, to nawet byśmy wyszli jakoś tam, powiedzmy, na zero, no. FAMAS cyjanowy. Myślę, żeby wchodzili z flashami. Dobra, tu nie ma nikogo, to będzie... Chyba. Ale dobrze, że pomarańczowy poszedł tamtędy. Natomiast nikt mida nie pilnuje, właśnie. Dobrze, kolego. Jeden poszedł przez B. Ach, mam cię! Wiedziałem, że tu wyjdziesz. Przyjacielu mojej zdechłej pszczoły. 2-1, no na razie tak... Tak słabiutko. No ale 8200 mam, więc hajs się zgadza. Aczkolwiek no tak jak mówię, Furia VPS kupił wcześniej fulla i teraz stać go było tylko na M-kę, bez żadnego kevlara, bez niczego. Więc no po prostu nie polecam takiego grania, bo to jest bez sensu. Lepiej zagrać czasami zachowawczo, jest spokojniej, przyjemniej. No widzę, że mam jakąś buźkę uśmiechniętą, chyba przyjacielski jestem. No ty śmieciu! It's B. Ola Boga. Troszeczkę to zlamiłem, no to trzeba powiedzieć wprost. Dobrze. O Jezus, ten Fury AWPS w ogóle jakiś taki lekko zacofany w rozwoju. Ale zlamiłem to strasznie. A nikt nie sprawdził tamtego... Wend, wend. Ale info to oni sobie dają, to trzeba powiedzieć wprost. Zdecydowanie, info w ogóle wszystkim dają. No i teraz, tak jak mówiłem, mogę sobie na spokojnie zagrać, co tylko mi się będzie chciało. Bo stać mnie dosłownie na wszystko. Ale zagram MK. No i na jeszcze jedną grę mnie stać, więc też, dlatego mówię, no, lepiej czasami zagrać zachowawczo, niż kupować wszystko na pałę, bo to bez sensu. O swoją drugą nie lubię grać na B. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę nie lubię. O, to żeśmy się teraz zgrali. Chciałem powiedzieć, przynajmniej dobrze zasmokowane będzie, ale nie, jednak nie. Dobra, to będzie A chyba. Mogę troszeczkę skrócić.
ale też nie chcę bardzo skracać. Może się zaraz okazać, że będą się cofać na przykład. To będzie troszeczkę przykre dla mnie. Dobrze, spokojnie. Mówię, spokojnie, tylko spokój nas może uratować, także easy peasy, może wezmę sobie zwykłego kałacha, bo te skiny to tak średnio. O, la. 5-2-2, no żadne jego MVP na razie, no bo ja nie rozbrajam pak, ja gram zachowawczo po prostu. Nie ma co się stresować tym wszystkim. Wezmę sobie Kevlara jeszcze. Ulepszę, jakby nie było, może mi uratować życie. Któregoś pięknego dnia. I co, pomarańczowy ze mną nie idzie tym razem. Odnoszę dziwne wrażenie, że zaraz tu zginę. Nie wiem, czy to będzie A, B, czy co, bo nikt mi tutaj nic kurwa nie mówi. Ale paka jest na midzie, w wencie, a no nie wiem, no nic nie widzę, nic mi nie mówią. Ktoś gdzieś tam strzelał. Jakieś info, cokolwiek. Chuj ciebie to obchodzi. Nie wiem, o czym on mówi. Do kogo? Niepotrzebnie to w sumie robiłem, ale trudno. Aha, stepnąłeś, nie ma. Trzeba było nie stepować. Jeden głupi schodek, jeden głupi schodek. I chłopak by się uratował. Schodek, jedno takie. Nie wiem, czy on podskoczył, czy po prostu shift puścił na sekundę. No i no, przeżyłby to, no. A tak, no to niestety. Niestety moi mili wszyscy zagrali z AWP-ami. Ze scoutami, więc widzę, że jest grubo. Widzę, że wszyscy poszli na A. Nie no, cudowny jest ten team, po prostu naprawdę cudowny. Ja nie wiem, jakim cudem my to wygrywamy, ale jakimś cudem wygrywamy. Dwa, jeden, zero, dzień dobry. Do widzenia. I ten drugi pewnie gdzieś tutaj. Ale nie zdążyłem, nawet gdybym chciał, to już bym go nie zdążył zabić. No ale ten granat ogniowy jakby nie był, się przydał. Zapałka. Zapałka zrobiła robotę. Póki co to widzę, że to będzie easy game. Rank C1. Aha, nie no to spoko. Ja jestem Silver 3. Tak w gruncie rzeczy. No widzę, że już wchodzą. It's B. I po co?
Tylko go wypłoszyłeś stamtąd. No! Ja... Nice cover, bro. Naprawdę nice cover. Nie wiem, który mnie tam osłaniał, ale no zdecydowanie było to dobre. Nie wiem, jakim cudem on przeszedł w ogóle. Chyba, że oni we dwójkę skoczyli. W momencie, w którym ja strzelałem, bo jest też taka opcja. No słabo to wygląda. Ale fajną opcję zrobiłem na tym. Ładna gra WP-ą, to trzeba powiedzieć wprost. I zostałem teraz sam tutaj. No to będzie A. Zdecydowanie to będzie A. Chociaż mogą się cofnąć. A już nie mogą się cofnąć. Teraz to on już musi walczyć. Dobra, nie miał szans. Siłą rzeczy. Jeżeli oni przegrywają 9 do 0 i on zostaje sam na 5, no to raczej nie miał szans, no siłą rzeczy. Ale ja nie kupiłem sobie defuse kita wcześniej. Don't be loser, buy defuser. Są nowe skiny jakieś do tego, do antyterrorystów. Szczerze to nie widzę zbyt dużej różnicy. Naprawdę nie widzę zbyt dużej różnicy. A niby powinienem. I teraz wszyscy przyszli tutaj. Może ten fioletowy ma jakieś cheaty, słuchajcie. Mam pakę. I co poza tą paką? Jakby ktoś tam stał, to myślę, żebym go ciapnął, ale... Szczerze to raczej... Przyjdą stamtąd. Chyba, że nasi się pozabijają po prostu. Ajajaj, za nisko. Troszeczkę za nisko. Mogłem w sumie flesza rzucać, ale nie wiedziałem, gdzie on jest. Jakbym wiedział, w którym miejscu gościu stoi, to też by było inaczej. Ola Boga, ale wysunąłem się na pierwszą pozycję dzięki temu. Aha, ten sobie szczeka. Aha, ja mu kupiłem M4 on resp. Easy peasy lemon squeezy. Po co oni wszyscy nagle tutaj na to B? Jak to A będzie? Chciałbym tylko powiedzieć, że good work, chłopaki. No szkur... Czy byk? Nie. Co oni grają? Ci zaczynają zabijać siebie, nie wiadomo po jakiego ciula. Tak naprawdę, niepotrzebnie kupowałem mu tą memkę, bo... A szkoda słów. Dobra, zagram digla, może ktoś akurat coś straci. To jest chyba jedyna możliwa opcja w tym momencie. 33 punkty. 13 na 5, no to nie jest tragedia, ale tu nie o same punkty chodzi.
Nikt mida nie pilnuje, nie? No to no genialnie, oni są po prostu the best, słuchajcie. Two guys vents. Three vents. Trzech gości w wencie było, no to... Wystarczyłoby, żeby się cofnęli midem, już jest przesrane. A, jeszcze jeden! One car. Aj, nie sądziłem, że tam jeszcze jeden będzie. No oni nas robią jak chcą dosłownie teraz. Nie wiem, czy ci się tak za bardzo rozluźnili, czy oni mają to po prostu już w dupie. Weź, wyciągnij pistolet, zastrzel go. Noż kurwa, ty idioto. Jak mam być szczery, to nie chcę nawet tego komentować. Zero patrons, no jak akurat zginęli wszyscy, ty idioto. A ty zamiast się rozejrzeć, sprawdzić ostatni, kurde, wolny kąt, to gościu wolał sobie defuzować, tak na lipę. Nie mówiąc o tym, że nie miał żadnego naboja. No dobra, to będzie, a nawet się nie stresuje. Tu nie ma co siedzieć. No, z P90, one car, going connector. No, także tego. To jest GG, słuchajcie, chyba. Connector, hello! Ruscy w ogóle nie kumaci, nie Schwerstein chyba. No pagadi. O, dobrze, trafił. Zaraz ci gościu na głowę zeskoczy. To my chyba musimy głosować nad przerwą w grze, bo wygląda to no komicznie, co najmniej. Myślisz, że komuś się będzie chciało jeszcze po ciebie iść, jak już dwóch zabiłeś? Czy tam jednego w łeb, a drugiego trochę obiłeś? Wentem? Nie wentem. Ola Boga. 2900 za wygraną. Mam 2950 dokładnie, pora chyba zagrać eko. Bo co z tego, że ja gram fulla, jak... No właśnie, jak nie mamy hajsu, jedyne co to skauta mogę też kupić. Chociaż to nie byłaby chyba taka głupia opcja. Nie stać mi na ten. Na P250, no to super. Niepotrzebnie w sumie tego kewlara na skauta kupowałem, to było bez sensu. I znowu sam stoi, jak nie sam na B, to sam na A. Dobra, ale to będzie B akurat tym razem. Przynajmniej tak to wygląda. Jakby to miało być B. Cofają się na... Dobra, trafiony. Paka trafiona to jest w sumie istotne. Ostatni niby AFK jest.
AFK on A. A, no genialny, genialny pomysł. AFK na A. Jeszcze gdzie? Dobra, ale przynajmniej bronię mamy. To jest plus tej całej sytuacji. Jakby podłożyli pakę, to raczej wątpię, żebyśmy dali radę to zrobić. Oni będą atakować na B, znaczy na A znowu. Bo jakby nie było, tam im wychodzi. To jest chyba zresztą jedyna miejscowa, na którym im wychodzi, więc... Trzeba by było ich troszeczkę przystopować, słuchajcie. Spróbuję to zrobić, ale nie obiecuję, że mi się uda. Dobra, jeden zginął. Jestem w głębokiej i szerokiej teraz. One main. Pierdolcie się. Tyle powiem w temacie. Myślałem, że uda mi się tego ostatniego dorwać chociaż. Ale no przyblokowałem ich, jakby nie było, zabiłem jednego, biłem drugiego, rzuciłem jeszcze ognistego, no to jakby nie było ich przystopowało chwileczkę, bo tak to weszliby na to A bez problemu. Szczerze powiedziawszy, tym bardziej, że nikt nie pilnował tego A. Ten Digla kupuje na o nie. Ja już czuję tą grę. Zajebisty pomysł, no. Chyba bardziej idiotycznego pomysłu to już nie mogli mieć. Fucking noobs. O. Dobra, to tak. I'm not busted, zgłoś Griffing. Dziękuję. Izotak, zgłoś Griffing. Bo on jakby nie było też się zabija. I ten kolega jego też, zgłoś Griffing. Dziękuję. Isusowo DT też. No najpierw trzeba umieć wskoczyć, nie? A to już jest problem. Zajebiście. Wygrywać 9-0 i zacząć kurde nagle przegrywać. No to jest to. To jest właśnie gra z ruskimi. To jest wręcz cudowne. No skill go cheating, Stepanek, tak, to widać. Spokojnie. No kur... Wisyn, mam 8 HP. Dobra, easy. Easy peasy, idę po pakę. Oni mówią, że on jest w dursach. Aaaaś! Guys, bomb. Wake up, kurwa. Nie wiem, jak to się nazywa, czy to jest jakiś konektor, no, czy nie, w dupie to w sumie mam. Go away, go away. He is on TT. Ale żeś zaplantował sobie w idealnym miejscu, ty kretynie. Rzuć smoka i stań sobie na tej pace. To jest chyba najbardziej kretyński pomysł, jaki mógł zrobić. To jest Rusek, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Ta, nie, to jest ten Chorwat.
Najbardziej kretyński pomysł, jaki mógł zrobić, naprawdę. Właśnie też dlatego. Kurwa. Ale zdążył, na farcie, bo na farcie, ale zdążył. To jest tylko i wyłącznie szczęście, słuchajcie, że to wybuchło. Tylko i wyłącznie. Dobra, pakę ja sobie zatrzymam, bo ci idioci będą ją chcieli wyrzucić pewnie na górę. Więc niech się ciągną. Ja wiem, co oni chcą robić. Zdecydowanie wiem. Tak, GG. No z tobą to ja nie wiem, czy takie GG, kurde, jest pewne. Czy z wami wszystkimi w sumie, bo to nie tylko z nim. Oj, trochę to zlamiłem. Dobra, splantuję to w tym miejscu. No ha! One main. One main, one doors. No trafiłeś go, to pomóż mu! Ja. Niebo sreć. Jak mam być szczery, to idioci, kretyni i lewusy to mało powiedziane w ich przypadku. Ale jestem zirytowany tą grą. Moglibyśmy zagrać dziko, ale z drugiej strony po co? Dobra, wezmę Galila. Niech któryś spróbuje kurwa pakę wrzucić na górę. To osobiście go kurwa powieszę, za jaja. Ja paki nie chcę, więc... To jest też takie granie, jak nie granie. Ja paki nie chcę, bo ja nie lubię z paką grać. Z drugiej strony, jak ja paki nie wezmę, to... Oni próbują nas rushować, za wszelką cenę rushować. CO?! A, podsadził go pewnie. Bomb, guys, bomb. Czasami mam ochotę powiedzieć GG i wyjść z tej gry. Na całe szczęście nie można wychodzić z tej gry bez bana, więc to jest jakby nie było plus. Bo tak to jest to na tyle irytujące i uciążliwe, że Jezus Maria. Oni wiedzą, że ty tam jesteś, po coś w końcu rzucili tego ognistego. Jakbyś chociaż w głowę chłopie strzelał. W tu, w cokolwiek. Aha. Co myślisz, że on będzie AFK siedział? Pierdolę, będę pisał, gdzie oni stoją. Jak oni grają jak tacy idioci. Ja rozumiem, że mógł save'ować. Ale mógł też to wygrać. Co mi po tym jego pieprzonym save'ie? Jak on gówno pieniędzy dostanie. Jeszcze śmieszniej by było, jakby ktoś go zabił. Chciałbym powiedzieć może tak eco time, ale chyba jednak nie. Ten jeden na pewno będzie rushował, więc można go tutaj zrobić w ciula troszeczkę. No ile oczywiście da się zrobić go w ciula. Dobrze, ładnie. One busted.
Aj, no nie trafiłem. Tu on B. Gdzie ta paka jest? Guys, take the bomb and go A. Nie, po co? Po co brać pakę, nie? Dzięki Bogu ten Isus chociaż jeden jest myślący, góra z tych wszystkich Rusków. Dobra, jednak nie jest taki myślący. Jeżeli on podkłada w tamtym miejscu, to on nie jest zbyt myślący. Szczerze, to jest chyba najgorsza możliwa opcja do podkładania paki. Czemu oni nie pójdą mu pomóc na A? Aha, bo ten jest na spocie, no tak. To ma sens. No dobrze, że ich wykończyli, chociaż tyle. Chociaż taki plus tego wszystkiego. Bo tak to ja tu plusów za bardzo nie widzę. W tym momencie przynajmniej. 7 do 13, no dalibyśmy radę spokojnie to już dawno wygrać. 16 by było, no lightem, no zdecydowanie lightem. Ale po co? Przecież lepiej się bawić. Dostawać po dupie trochę, ale się bawić. Generalnie się bawić. Jakby to powiedzieć, generalnie to się bawić. Tu nikogo nie będzie, dobra, walę to. Prawda jest taka, że oni nas chyba zraszowali wszyscy. Jezus, ja myślałem, że tam ktoś stoi. Mam trochę czasu. Ale to, że mam trochę czasu, niestety nic mi nie daje w tym momencie. Chociaż szczerze powiedziawszy. Co ten z tym wiatrakiem, kurwa? Easy Stefanek, tak, na pewno. Widzę, 10 na 19, haki. No skill go cheating. Tak właśnie. Nie ma skilla, trzeba to nadrobić. Dobra, idę im pomóc na tym kurwa midzie, bo widzę, że grają jak wajzy. No, jaki to jest mega przyfart, ten Siemens, naprawdę. Dobrze. Dwóch więcej. Idź mu pomóż, Isus, idź mu pomóż. Idem. Zamiast pójść na yellowa. Playtime. Dobra. Już myślałem, że on to przerżnie, więc wolałem, żeby on zagrał zachowawczo na czas. Ale jak wygrał, to trudno. Znaczy, to dobrze, nie, to nie, że to trudno. To dobrze. Isusowi mogę rzucić, tak szczerze powiedziawszy. Cokolwiek. W sensie pakę. Bo reszcie to raczej nie. Bo reszta to gra jak gra. Bot Erwin w ogóle jest u nas. Może ten bot jest lepszy, słuchajcie, niż tamten gościu. Dobrze, że dostał bana na pół godziny.
Dobra, Stefanek zginął. Więc to już nie jest istotne, że ja tu stoję. Jeden na pewno jest tutaj. Gdzie on go kurwa zabił? Dobra, rozlał się. Do widzenia. Uff. Nie ma grifcia, nie ma zabawy. Yeah! Trzy gwiazdki. To jest to, co, na co czekałem troszeczkę już czasu. No ale widać, że się, no jakby to powiedział, opłaciło. No i że zasłużyłem na to, bo jakby nie było troszeczkę też ugrałem. No ale z Team to nie mieli zbyt dobrego, szczerze powiedziawszy. Tylko ten Nitrox miał 3 gwiazdeczki, a tak to rangowo tak słabo. Ale nic, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!